Witajcie drodzy widzowie, 12 kwietnia we środę, kolejny dzień prac na naszym gospodarstwie. Majsterek, przywitaj się. Dzionek zaczynamy, ja zaczynam dzionek od nagrywania, a majsterek zaczyna dzionek od odmuchania sprzętu, skórzu. Deszcz nie popadał, deszczyk u nas nie popadał, także wszystko suche, można odbuchać. Mówi, że nie będzie karciera dmuchania, bo nie ma sensu. Odbucha to na sucho, skórzu i bierzemy się do działania. Podłączyliśmy, uruchomiliśmy pompę, wyczyściłem filtr. I chcemy sobie naciągnąć wody ze studni już do oprysków, do beczki, beczka 6000 litrów. Napuszczamy wodę. Wody, jak dobrze wiecie, przynajmniej tu na naszym terenie, wody gruntowe bardzo nisko są, także w studni jest tej wody niewiele, trzeba włączać na chwilę. 400 litrów, 300 litrów wody poleci do beczki i po 2-3 godzinach można znowu włączyć, znowu kolejne 400 litrów. Tak przez 2 dni uda nam się napuścić 6000 litrów, czyli 3 opryskiwacze wody ze studni. Także niedobory wody w dalszym ciągu występują, a nawet można powiedzieć, że te niedobory wód gruntowych się pogłębiają. Tyle tej wody jest, co na bieżące potrzeby. Roślinki z wierzchu mają. Wczoraj coś miało popadać, jakiś miał przejść front, ksawery. Majster, jak on się nazywał ten? Piotr? Piotr. Ale nic z tego nie wyszło. Dzisiaj dzień ma być bez deszczu, ale kolejne 2 dni coś tam się zapowiada, że jakiś deszcz jest spodziewany. O dobra, majster, co ty mówiłeś teraz? Smarować. Co będziesz robił? Smarować trzeba, tata. No to smarować to trzeba. No. Smarować, maszynę odczepić. Będziemy w Dojcu wymieniać koła na wąskie, bo majsterek chce sobie już w tym tygodniu ziemniaki posadzić. Jeszcze tylko wywieziemy rozrzutnik podłoża obornika na tą działeczkę, gdzie będą rosły warzywa. I będziemy chcieli już marchewkę, buraczki posiać i posadzić ziemniaki. Taki plan działania. A ile zrealizujemy, to się okaże za chwilę. Za chwilę, nie, źle powiedziałem. Okaże się wieczorem. Ile nam się uda z tych zaplanowanych prac zrealizować. Do Dojca zakładamy, tu mamy takie wąskie koła. Zakładamy te wąskie. Jak pryskałem Dojcem, to jeździłem właśnie na tych wąskich. I teraz też do sadzarki, do prac. Już tam on już tak nie musi mieć tych szerokich balonów, bo już nic tam nie będzie ciężkiego robił. Ładnie ci idzie, bo samo, nie? Mhm. Aha. Niedobory tego nawotu. Nie, przecież od razu wychodzi. Na dole wychodzi. Gdzie tu patrzę? A, ja czekam tu, kiedy wyjdzie. No, dobra. Elegancko. Trzeba smarować, wiecie, jak się smaruje, to się jedzie, nie? O, elegancko. Elegancko. Elegancko, takie coś. Takie coś to ja pochwalam. Majsterek wczoraj z Patrycją dodali kolejny film na swoim kanale. Możecie wbijać na kanał
Patrycji i Kuby Farm Lovers. Macie fajną muzykę do filmu. Ciekawe. To jest luźne. Ciekawe, tak, bo to musi pracować. Ciekawe ujęcia z drona. Także jak chcecie, nie interesuje was zbytnio to, co się mówi. Tak jak na moim kanale nie ma muzyki, ja prowadzę kanał taki bardziej, omawiam to, co robię w ten sposób. Nie dokładam żadnej muzyki, nie obrabiam tych filmów, tylko to, co nagram, tak staram się wam to wszystko pokazać, wstawić. Jest trochę śmiechu, jest trochę poważnych spraw, jest pokazane, jak robimy przy danych uprawach. Także u Kuby jest z kolei dobra muzyka, fajne, ciekawe vlogi. Ujęcia. Są vlogi, na których majsterek z Patrycją omawiają, co robią, tak jak ten film z pobierania próbek glebowych. Z gnoju i z orki też jest. Obornik, vlog. Orka, no. A majster, czy przyszły już twoje analizy glebowe? A trzeba sprawdzić. Bo to już jest chyba, jak byliśmy w Koszalinie, będzie 3 tygodnie minęło chyba już. No, do 4. Aha. To w tym tygodniu powinieneś mieć już. Tak. Ja muszę też, wiecie, pobrać próby glebowe i tak samo zawieźć, żeby przed złożeniem wniosku, bo może jakieś tam to plan nawozowy z wapnowaniem, jakiś tam ekoschemat, co tylko będzie możliwe, żeby z sobą połączyć. To trzeba spróbować zadziałać w tym temacie, żeby jakieś tam grosze dodatkowe uzyskać, bo sytuacja obecna jest nieciekawa, a przypuszczam, że może być zupełnie jeszcze bardziej mniej wesoło i zabawnie w żniwa, kiedy się okaże, że magazyny będą pełne i skup zbóż będzie ograniczony, albo te ceny będą odbiegać, tak jak teraz odbiegają od cen na giełdach Matif. Nawet słyszę rolników ze wschodu, tam z bloku wschodniego, czyli tam na ich terenach Lubelszczyzna, tam okolice Chrubieszowa, gdzie ten z Ukrainy towar wjeżdża do Polski, to ci rolnicy mówią, że te ceny od cen obowiązujące na ich terenie odbiegają od cen na giełdzie Matif nawet o 30%. Wiadomo, zboża potaniały na rynkach światowych, ale w Polsce one jeszcze od tych cen światowych i europejskich giełdy Matif na Matifie odbiegają niekiedy nawet o 30 do 35%. Także dlaczego one mają być inne? Zawsze wyznacznikiem cen w skupach była cena giełdy, na giełdzie Matif. I tak powinno być nadal. Nowy minister, wiadomo, kolejny człowiek, który na pewno nam nic nie pomoże, nic dobrego nie zrobi, bo jest tyle bałaganu się zrobiło. Działać trzeba było już w ubiegłym roku, w czerwcu, w wakacje trzeba było pozamykać granice, ale przypuszczam, że to jest celowa robota Unii. Oni dobrze wiedzieli, jak to się skończy u nas tutaj dla naszych rolników, że to będzie bardzo złe i wręcz tragiczne w skutkach dla naszych tu rolników, dla nas. Także zobaczymy. Gdzie żona jedzie? Do miasta? Do Debrzna? No brudny, brudny. Trzeba jechać na myjnię umyć. Ostatnio była duża kolejka i dlatego nie umyłem.
Tak. Żonka jedzie na miasto sprawy załatwiać. Majsterek smaruje. Ja nagrywam, także robota idzie. Porządek musi być, jak to mówią. Jest takie powiedzenie. Matka, wyjmij grzebień z masła. Porządek musi być. Matka, wyjmij grzebień z masła. Porządek musi być. Także widzicie, minister się zmienił. Nic to nie zmieni dla nas. Zapowiedzi tylko, że wystosują pismo wspólnie z ministrami tych krajów graniczących z Ukrainą. Węgry, Bułgaria, Rumunia. Co to da? I minister mówi, no my żeśmy wystosowali pismo. Teraz musimy poczekać na odpowiedź z komisarza, nie tylko w ogóle z Unii, z Parlamentu Europejskiego, a oni mają czas do 3 miesięcy na odpowiedź. Także do żniw chyba żadnej odpowiedzi już nie dostaniemy i to jest wszystko, co nasi rządzący mogą zrobić. Wystosować pismo z zapytaniem. Śmiechu warte jest to, że my się pytamy, że Ukraińcy powiedzieli, ukraiński minister rolnictwa powiedział, że spróbują wstrzymać troszeczkę eksport zbóż do Polski. Zamiast Polacy zblokować wszystko, kurde, i zabronić, to Ukrainiec mówi w Polsce, co zrobi. To my nie mamy rządzących, tylko po co ci politycy są, po co oni pieniążki biorą, do czego oni są nam potrzebni. Ale prawda jest taka, że dopóki minister sprawujący, ja już to pisałem kiedyś, zobacz majster, jak tu ci się poobcierało, przy czym to tak robi. Tu jest nic niezniszczone, a tu... Od miedzy zawsze idzie ta strona. Aha. Miękki materiał jakiś. Miękka stal. Wybiłem się teraz, kurczę, miałem myśl. Aha, że po prostu musi być coś takiego, taki przepis, wprowadzona taka ustawa, tylko kto to wprowadzi? Bata na siebie żaden polityk nie będzie kręcił. To powinno być w referendum takie coś. Jak ktoś chce rządzić, sprawować stanowisko ministerialne, czy być premierem, czy prezydentem, to jeżeli źle pokieruje resortem, za który odpowiada, powinien być pociągnięty do odpowiedzialności, a nie, że on się podaje do dymisji. I co z tego, że Kowalczyk się podał do dymisji? I teraz jest, ma inne stanowisko, pieniądze dalej bierze. Teraz jego należałoby rozliczyć z tego, co on zrobił złego. A wystarczyło tylko mówić i byłby najlepszym ministrem, gdyby we wrześniu powiedział do rolników, czy zrobił wystąpienie w telewizji, odezwę do rolników. Słuchajcie, rolnicy, sprzedawać zboże, ile tylko możecie i jak najszybciej zboże na koniec roku, na wiosnę będzie dużo tańsze. Sprzedawajcie ile tylko możecie, bo to ukraińskie zboże zaleje nasz rynek i nie będziecie mogli w ogóle przed żniwami sprzedać, oprócz nic swoich magazynów. Sprzedawać zboże, rolnicy, tak? I powinien od ministra rolnictwa pójść sygnał i wtedy ten minister byłby chwalony. A tak dobrze wiedział, jeszcze mówił odwrotnie, trzymaj zboże, zboże nie będzie tańsze. No i teraz mamy to, co jest. Zapowietrzyła się, mój starek. Dobra, tyle politykowania. Nie ma co. Możecie napisać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Moje takie zdanie, ja już od dawna to powtarzam, że jeżeli się nie odpowiada za swoje politykowanie, to nawet ja czy majsterek też może być ministrem, zanim się wszyscy zorientują, spostrzegą, że źle rządzi, źle wydaje publiczne pieniądze wszystkich nas, podatników.
i zostanie zdymisjonowany. Także ja mogę też być takim ministrem. Dobra, tyle w temacie. Piszcie, co o tym sądzicie. Jak żona? Zakupy udane? Sprawy załatwiłaś? W prezydium byłaś? Po co? No, pieniądze jeszcze na konto nie wpłynęły za akcyzę. Do końca kwietnia. No tak, ale ja mówiłem, żeby mi, wiesz, przesłał, bo potrzebuję pieniądze na imprezę, nie? No dobra, drodzy widzowie, tak. Majsterek wam powie, co teraz robimy. I co, poszło? No. A co ty, majster, robisz? Maruję. Tutaj. O, mi... Takie coś, to mi się... Tu możesz dać jeszcze to... Co ja wezmę? To pracuje, nie? To jest... Ładnie tutaj musi być. I tak, majsterek wam zaraz powie, co... Co żeśmy odkryli. Z tą studnią lipa. Do bani. Do bani. Do niczego z tą studnią. Po prostu nie ma wody. Trzeba było ją może odmulić czy coś. Jest nisko woda. Wleciało nam 200 litrów i po... Nie, możesz brać, śmiało. I 200 litrów wleciało i pompa chodzi na sucho. Ale na drugim gospodarstwie majsterek sprawdził źródło. W drugiej studni okazuje się, że jest wody. Na 7 metrów. 7 metrów jest wody. Na 7 kręgów. Zobaczymy, jak będzie nachodziła. Bo... No, zobaczymy. I jedziemy na drugie gospodarstwo. Zabieramy sprzęt, pompę, beczkę. Spróbujemy nalać z tamtej studni. Wtedy zobaczymy, jak ta woda tam napływa. Ale na razie wody jest dużo, bo sprawdziliśmy to. Pompę bierzemy? No, a czym będziesz pompował? Musimy pompę zabrać. Dobra, to podczepimy. Podjeżdżaj, majster. New Holandinho i podczepiamy bekę. Zaczepiamy beczkę, jedziemy do drugiego źródła wody. Jeżeli woda jest, trzeba korzystać zawsze do jakiejś szczepionki. Sześć tysięcy litrów, to mam trzy opryskiwacze. W beczce jest też druga pompa i wtedy tutaj podjeżdżam opryskiwaczem i momentalnie w ciągu 15 minut mam przygotowaną ciecz roboczą 2200 natankowane do opryskiwacza. Dobra, widzimy się na drugim gospodarstwie. Będzie pasować? Będzie, tak jak teraz. Trzeba będzie to, majster, w wolnej chwili odkręcić stopę i ją wyprostować. Zrobić to tak, jak powinno być. Cięgno. Cięgno do magazynku.
No i gra. Kogucik Zygmunt. Zygmuś. Zyguś. Zyg. Chodź, chodź, chodź. No daj się pogłaskać. Tak. Dobry kogutek. A mi ucieka. Żony się nie boi. Kama. Spokój. Co, kamelka? Przywitaj się ładnie. Przywitaj się. Kama, to lubisz, tak? Lubisz, jak cię czochram. A, lub. Kama lubi. Lubi kama. Tak, co? 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 No i ładnie. Teraz wyciągniemy pompę. Wyciągniemy sobie pompę. Zawsze, dobra. Majster, światła podłącz. Co, tu nie ma kierunku? A czego? Musiałby się przetrzeć trochę, bo tak zielone są. Światła ma. Trzeba przetrzeć. Dobra, zaraz się przetrzę na mokro. I co, majsterek? Będzie coś z tego? Nie. Będzie. Ino wtyczkę trzeba wymienić. Ino czy aż? Tylko. Ino tylko, tylko. Nie mówi się ino tylko. Ino jak? Tylko, tylko. Tak, wyjeżdżamy, drodzy widzowie, na drogę publiczną. Beczka już, majsterek chyba z 5 lat albo więcej, nie mniej. Kiedy ostatnio żeś wywoził? W 2012 roku, nie? Jeszcze jak hodowla była. Gnojowica była wywożona. I od tamtej pory beczka... Ale jeszcze filmy mam nagrane, jak rozbryzgiwałeś, nie? Na ile ona, majster, metrów daje ta beczka 30, na szerokość? 30. 30 na szeroko, tak? Rozrzuca. No. Co druga ścieżka. Ładnie. Jak ktoś nie wierzy, to kiedyś... Zaczekaj, ile my tu liczyliśmy? 120 litrów na sekundę leci, nie? No. No bo całość, no bo to szybko. 6000 litrów. Nie ma żartu. 90 sekund, czy krócej to nawet trwa. W środku jest żmijka. Teraz nie ma. Tutaj było zgnite, szwagier mi dorabiał tą nową turbinę, całą tą komorę. I po prostu ona, tam jest żmijka i tym otworem tutaj wylatuje. Można nią też myć posadzki, polbruki, odwracać je o 180 stopni i wtedy bije w ziemię. Polbruk czy szosę można. A tak to parasol też do góry daje. Ile? 5 metrów? W górę idzie, nie? No do drutów prawie sięgało. No, to nawet więcej jak 5 metrów. Także jest bardzo dobra sprawa. Nawadnianie jakichś warzyw czy coś, super. Koła od Boeinga. Nie wiem, ile one płócien mają, ale bez powietrza można na nich jeździć. 50 czy więcej płócien mają. No i dobra, majsterek, wyjmujemy pompę i jedziemy na drugie gospodarstwo. No. Idziemy zjeść coś. Najpierw. Majster, jesteś zadowolony? Głodny. Jesteś zadowolony? No. Ale głodny jest. Głodny, głodny. Ci brzuch spadnie, przecież jaki ty masz brzuch wielki, chłopie. Jakbyś miał tyle lat co ja, to ty nie dasz rady. Będę miał cały czas taki sam. Ty byłeś szczypior, a teraz gruby brzuch masz. To. Szczypior, szczypior. Ciąży, patrz co ty. O Jezus, nie klepnie po brzuchu. Twardy taki, skała. No, może jakaś choroba śmiertelna mnie dopadła. Dobra. To
No widzimy się po przerwie śniadaniowej, drugie śniadanko trzeba zjeść i jedziemy na drugie gospodarstwo zatankować beczkę. No i dobra, majsterek już przyjechał na drugie podwórko. Jednej rzeczy tylko zapomnieliśmy, sekatora. Czy włożyłeś? Jest, tak? Musimy troszeczkę miejsce zrobić. Pompę mamy w aucie. No dobra, pompę musimy wziąć. To najpierw tego muszę wyczyścić. Dobra, a sekator? Sprzęt mamy. Niech tak to wyjść możemy, bo jak ja będę sypał, że auto... No to dobra, to dawaj. I zaraz to muszę zrobić, bo ta studnia 10 lat nieużywana. Drzewa urosły. Kotek się wygrzewa, widzę. Najpierw muszę sobie tutaj się powycinać. Zrobić miejsce ładnie i za chwilę będziemy podłączać. No i lecimy, majsterek. Lecimy z koksem. Dobra, na razie odłóż tak nawet tu po prostu, to będę w międzyczasie sypu wynosił. Tak to jest. Lepiej nie będzie. Nie? Majster te jeszcze weź. Te tutaj uciąłem. Dwie. I zaraz będziemy mieć. No i dobra, majster, jesteś zadowolony? No dobra, ja muszę zobaczyć. No to zaraz będziemy pompę brali. Zobaczcie, mamy odkryte. Nie ma nic widać. Nie ma nic widać, bo nie ma kamienia, nie? Masz kamień? Chlupnij kamyczkiem. A po co? A co, się boisz? Nie, bo nie ma kamieni. O tam jakiś jest. Czy woda się odezwie? Może jest pusta studnia? O, nagrywa. O. No i ładnie. Słuchajcie, 7 kręgów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 8 kręgu jest woda i tak mamy wymierzone, że... 7 metrów jest wody. Że 7 kręgów, a może nawet więcej. Jeszcze jest woda. I jest woda. Także wody jest w ciul. Zobaczymy tylko, czy jak pobierzemy tą wodę, czy ona będzie tu napływać. Za jakiś czas się przekonamy wszystkiego. Dobra, wkładamy pompę. Ruszymy, piwnicę zaleję. Nie martw się, majster, wszystko będzie dobrze. No to ten filtr teraz pójdzie... No i tak pomału, widzowie, drodzy widzowie, pomału się już
organizujemy, pompa wpuszczona. Studnia okazuje się być bardzo głęboka. Na kilka metrów jest wody. Liczę, że tak 7 metrów jest wody. Za chwilę uruchomimy, zobaczymy jak w ogóle ta pompa zechce nam to podawać. Ale teraz wejdzie ci. A jest do końca wysunięty włas? No to jeszcze pójdzie. Jedź, jedź. Jeszcze. Dobra, gra. To się zmieni za chwilę. Zobaczymy. Na razie trzeba wąż rozwinąć i się ustawi. Można później go skrócić, żeby szybciej dawało. Nie musi być taki długi. Słuchaj, on nie musi być taki długi. Może być skrócony bez tego czarnego. I wtedy beczka stoi blisko i będzie szybciej dawać. Na razie zobaczymy. Po prostu jest. Chcę się przekonać, jak to będzie szło. Ładnie wąż rozwinąć. Majster jest strażakiem, także z wężami to on tam ma na co dzień. Takich nie używacie w straży? A kto to by takie używał? No ja. A jak paliwo kradniecie z baku, to jakimi zaciągacie? Żadnymi. A to są. O, są druhy. OSP strzeczona. Pozdrawiam prezesa w Bogusia. Boguś jest prezesem czy komendantem? No dobra, zaraz będziemy wszystko wiedzieć. O! Widzisz, ile tego węża jest niepotrzebne. Tylko ten niebieski by wystarczył. Spróbujemy, czy to idzie. Woda i jeszcze go rozłączymy tam. Nie potrzeba nam tak długo. No i próbujemy. Zaraz będziemy wszystko wiedzieć. Woda! Woda! Tu jest zawinięty, nie pójdzie przecież tu przez to. Dobra. Łopie, skręcony wąż, gdzie ci to pójdzie? W straży też tak węże skręcacie? Nie skręcisz tak węże. No to trzeba rozłączyć tu. No. Widzisz, jak słabo daje, to ona ma co podawać. A weź tam rozwiń, zobaczymy czy ruszy się, tak jak ja ci mówię. O, już jest lepiej. O, tu musi mieć bez pompę. Zobaczcie, woda jest, tylko... Pompa jest za słaba. Dobra, skracamy wąż. Nie będziemy go tak męczyć. Ja myślę, że jak tu skręcimy, rozłączymy, to z automatu nam poleci szybciej. Nawet do beczki nam nie pchnie. Dobra, widzimy się za chwilę. To masz skrócone, tak? Dobra, majster mówi, że jak wąż się skróci, to będzie lepsze ciśnienie. Zaraz się przekonamy. Kto to wymyślił? Tak ciasno się wkłada. Ile? Tak samo leci. Kurde. O, majster! Zobacz! O, to już jest! Możesz się napić. Dobra, no zobacz. No jak? Kurde, taka woda czyściutka jak kryształ. Łyczka weź, na, nie musisz łykać. Elegancka, tylko żabami czuć. No żaby tam są, no to co? Nie marnuj wody, zakręcaj. Dobrze. Elegancko. Piękna sprawa.
O, no i dobra, i mamy. Jednak da radę. Teraz tylko beczką majster podjeżdżaj. Praktycznie w to samo miejsce możesz podjechać chyba, co? Ja myślę, że w to samo miejsce, dawaj. O, zobaczcie. Awaryjne są. Niemiecki sprzęt, wszystko działa. Wystarczy chwilę się odczyszczać i... Dobra, gra, elegancja. Lepiej nie musi. Lepiej nie musi. No to dalej go wpuść. Musimy, drodzy widzowie, nalać z 200 litrów chociaż wody, 300, i majsterek troszeczkę tą beczkę pobuja, bo ona stała i rdza tam jest. To nie przeszkadza. Ale pojedziesz odwrotnie, żeby z pustem była do dołu i się troszeczkę wyczyści beka. No dobra, majsterek, weź troszeczkę na dół, zjedź, przyhamuj. Niech to się trochę wymiesza, wypuścimy. Tylko musisz zajechać odwrotnie wtedy, żeby była, wiesz, ciągnikiem, a beczką tu do dołu, bo tu lekki spad jest. I się nam troszeczkę wyczyści. Troszeczkę nam wybełka. I będzie przeczyszczona. Zawsze to będzie lepiej. Ważne, że woda leci. Także jak jest woda, to i będzie życie. Druga studnia okazała się być pełna wody. To zobaczymy teraz, jak my pobierzemy wodę, jak ona będzie nam tu napływać. Ale przypuszczam, że nie będzie problemu, bo jest studnia bardzo głęboka. Studnia, przypuszczam, że może mieć około 20 metrów. A tu jest teren niski. U mnie jeszcze niższy jest na podwórku, gdzie mieszkamy. Jest jeszcze teren niższy niż ten, ale tutaj u teściowej to... Jak było, a wiosna mokra, to w piwnicy mieli wodę. Podchodziła pod dom woda. A tutaj chcę wam pokazać. Niektórzy już wiedzą, już nieraz pokazywałem. Tam jest pomost, tu jest basen. O, tam jest dosyć sporo tej wody, czyli jeżeli tam jest woda, a my jesteśmy, przypuszczam, z pompą 5 metrów jeszcze poniżej tego lustra wody, to nie powinno być problemem, żeby ta studnia napełniała się wodą. A jeżeli będziemy używać wodę, będziemy ją pobierać, to te kanaliki się tam ładnie przeczyszczą, te żyły, i powinna woda ładnie napływać. Majsterek zadowolony. Proszę bardzo. Z Patrycją będą warzywa uprawiać, to się będzie podlewać. Staw pogłębić. Woda ciepła ze stawu do podlewania, luks. O. No, ma ten najazdowy zaczyn. No i dobra, puszczamy wodę. O. Ej, bym nie chciał. No, rdza.
Herbata leci. Trochę ją tam, wiesz, wybełtałeś, nie? No, niech się wyczyści, bo woda ze studni ładna leci. Czyściutka, ten filterek robotę robi. Nic nie puści tam. Żadnych... Nie. To jest taki gęsty filtr, bo tak to byś mógł tam pociągnąć i te syfy, nie? A filtr jest. Też może być, jak będzie słabe ciśnienie, pompa dawać kiedyś, to trzeba wyjąć ten filterek. No, wyczyści, tak, bo jak on się zapcha, to nie puści wody też. To jeszcze, majster, powiedz, bucha puściłeś. Jak, tak, majster, jesteś zadowolony? No. Nie słyszę. No jest, na to mówię. No. Przeładamy. Ja też jestem zadowolony. No, a my tak, tu podłączamy zaraz do beczki wąż, woda się będzie lała. Tu nie trzeba nic robić przy tym. Już jest przyszykowane, podłączymy, woda leci, a my w międzyczasie będziemy z majsterkiem czyścić magazyny, wybieramy resztę pszenicy, trzeba to wywozić i nie ma co czekać na nic, bo tu się już nic na lepsze nie zmieni cenowo, tylko będzie coraz taniej. Zanim te wszystkie zapasy, 15 milionów ton się okazuje już teraz, że ukraińskie zboże i polskie zboże to jest 15 milionów ton, czyli 2 lata mamy spokój. Nie ma szansy o cenach. Nie ma szans na lepsze ceny. A druga rzecz taka, że Ukraińcy wchodzą na nasz rynek i tam, gdzie z Polski było eksportowane zboże, tak teraz poszło ukraińskie. Oni przejmą nasze rynki, po prostu zaoferowali tańszy produkt. Ale to nie jest, jakościowo jest może gorsze, tak twierdzimy, że jest gorsze, bo tam stosują pestycydy takie, które są zakazane, jakby to przebadać na pozostałości pestycydów, sprawdzić te ziarno dokładnie pod kątem fitosanitarnym, to może się okazać, że ono jest słabej jakości, po prostu ma dużo chemii w sobie, czyli produkty z tego ziarna też będą niezdrowe dla konsumentów. I to jest zboże z Ukrainy. Jeszcze wszyscy mówią o zbożu ukraińskim. To nie jest zboże ukraińskie, mówmy sobie jasno, że to jest zboże z Ukrainy, które urosło na czarnoziemach ukraińskich, na ukraińskich czarnoziemach, a to jest zboże korporacji, które tam gospodarują. Załęski sprzedał kilka, chyba nie wiem, 2 lata temu czy 3 lata temu 3 miliony hektarów obcemu kapitałowi, także wiecie, to zboże to jest korporacji zachodnich, Arabowie, szejkowie tam mają, Amerykanie na pewno mają, wszystkie te firmy, które DuPont, Bas, wszystkie te korporacje chemiczne, one gospodarują na tych ukraińskich czarnoziemach, bo okazuje się, że lepszy biznes jest teraz przez ostatnie lata inwestować w ziemię, uprawiać zboża, aniżeli inwestować pieniądze w jakiś przemysł. No, fajne. A to już 3 tony jest. No, nie wejdzie wszystko. No to dobrze. Na tą małą dosypiemy i pojedziesz. Pojedziesz, majster, z 2 przyczepami. Co? No, co? 2 pociągi. Zobaczymy, ile zostanie, bo się może tego, to się na to nie będzie czubacić. No zobaczymy, dobra. O, zobaczcie, widzowie. Chciałem jeszcze przed uruchomieniem pompy policzyć sobie, ile kręgów jest. Tu mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak jak mówiłem, 7 kręgów. 7 kręgów jest. Dobra. Tu jest jakiś kranik w tej rurze. No, bo to jest, ci mówię, taka jak u wujka i cioci było. No. Pompa. A tu, żeby spuścić wodę chyba. Z pompy. No. 7. 7 kręgów i woda. I tam wychodzi, że kolejnych 7 jest z wodą. Dobra, jak pobiorę wodę, to zobaczymy, o ile mi się obniży poziom. Pokażę wam jeszcze później.
Majster, nie boisz się? Co? Nie boisz się tak wysoko? O, uważaj. Bo jak spadniesz, to już po majstrze. Trzymaj się. Trzymaj się. No. Może chcesz kogoś pozdrowić? No i tak, drodzy widzowie, materiał się sypie, pół przyczepy już jest, pół przyczepy jest pszenicy, na dwie przyczepki jeszcze będziemy musieli wsypać. Majsterek nagarnia, ja tu pilnuję, podjeżdżam. Robota idzie. Tak, woda się leje. Pomału woda leci. Do oprysku. Na pierwsze opryski będzie. I robota idzie. Robota idzie. Już za chwilę będzie chyba lecieć tu. O. No i gra. Ot i gra. I tak to jest, widzicie. Magazyny sprzątamy pomału jeszcze. Wieziemy pszenicę, wtedy jęczmień, resztę też załadujemy. Zostawię sobie ze 2 tony do siewu na przyszły rok. W tym roku jęczmienia nie ma. Także świeży był jęczmień brany, nie będę w przyszłym roku, jeżeli będę chciał siać jęczmień, to nie będę kupował jęczmienia, materiału siewnego, bo on jest zawsze drogi. Dopiero w ubiegłym roku był wymieniony, także trzeba sobie 2 tony chociaż zostawić. Nie, co, majster? Co? Co mówisz? Nie. Jedziemy. Na małą przyczepkę, resztę pozamiatać i gotować. Śmiało, rura. Majster się boi, oj, to jest bojący. Nawet nie czuję tego. 10 ton, co to jest? Taki ciągnik.
i dobra, majsterek. Co majster mówisz, jak ciągnik dobrze jedzie? Targałby po polu, nie? Przyczepę pełną. No ciekawe, nie? Jak? Chyba, żeby podpalił pole. Oni iskrami wali. Na pompie by mu trzeba było zwiększyć. Pompę do regeneracji trzeba dać. Jak będą pieniądze, to muszę mu zrobić jeszcze. Może będzie lepiej palić. No dobra, drodzy widzowie, zamykamy ten bajzel i... Trzymaj tam, z tamtą stronę. O! Zamykamy to. Woda musi jeszcze 2 godziny najmniej lecieć. A najwięcej 3. No i dobra, fajnie. Taki vlog dzisiejszy z poszukiwania wody, źródła z wodą i masz go na hamulcu, żeby ci samochód nie był. I załadunek pszenicy, magazyny sprzątamy, silos będzie jutro wyczyszczony, resztę załadujemy na małą przyczepę, ciągnie się to razem i wtedy jęczmień też wysprzątać i finito. Dobra, majsterek, pożegnaj się z widzami. Do następnego odcinka, powiedz. Nara. No, nara. Nie zapominajcie wbijać do Patrycji i Kuby na kanał. Kanał Farm Lovers. Patrycja i Kuba. A ja dla wszystkich życzę dużo zdrowia, szczęścia. I pamiętajcie, aby się często uśmiechać, pomimo tej trudnej sytuacji, w jakiej teraz się będziemy znajdować. Myślę, że to może potrwać dłuższy czas, no ale nie ma co się poddawać. Swoje musimy robić, a czas pokaże, co z tego wyniknie, co z tego wyjdzie. Także trzymajcie się, cześć i do następnego odcinka.